powiemy też o bardzo trudnej procedurze, której też chyba czasami się muszą nauczyć nawet sami rodzice, bo będziemy mówić o kompleksowej opiece w ramach żywienia dojelitowego w warunkach domowych u dzieci. I mamy gościa, jest z nami pan, bardzo zapraszam, pan Paweł Urbańczyk, pielęgniarz, który koordynuje w poradni żywieniowej NutriMed takie procedury. Bardzo prosimy nam powiedzieć, na czym ta procedura polega, czy ona jest trudna, czy na przykład rodzice ją też mogą przeprowadzić? Tak, ta procedura przede wszystkim odbywa się z udziałem rodziców, o czym za chwilę też jeszcze powiem. Ja nie tylko jestem pielęgniarzem koordynującym w poradni żywieniowej NutriMed, ale również jestem pielęgniarzem i odwiedzam tych pacjentów w warunkach domowych, głównie dzieci w moim przypadku. I uczy pan rodziców? Uczę rodziców, jak ta procedura ma wyglądać, jak mają się takim dzieckiem opiekować. I chciałem przedstawić historię jednego z moich pacjentów. Jest to Sara. Sara urodziła się w 2018 roku w 36 tygodniu ciąży. Poród przebiegał siłami natury, jednak należało użyć wakum, czyli tak zwanego próżniociągu, żeby po prostu Sarę wydobyć z łona matki. Dziewczynka urodziła się w stanie, który oceniono jako dobry, z apgarem 8/9/9. Jednak problemy zaczęły się w czwartej dobie po porodzie, gdzie dochodziło u dziewczynki do skrajnej wiotkości, co skutkowało spadkami saturacji. W konsekwencji tego Sara musiała zostać zaintubowana i wspomagany musiał być jej oddech. Sara od po urodzeniu miała również problemy z ssaniem i nie potrafiła przełykać pokarmu. Tak naprawdę pierwsze 4 miesiące życia dziewczynki to ciągła hospitalizacja. Po 4 miesiącu życia została wypisana do domu, jednak wracała w ciągu pierwszego roku do szpitala jeszcze 11 razy. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że rokowania w stosunku do niej były takie, że będzie dzieckiem w stanie wegetatywnym. Także ogromny cios dla rodziców. Jednak myśmy się poznali w momencie, kiedy ona ukończyła 10 miesiąc życia. Dzisiaj ma 5 lat, także już troszeczkę się znamy. Trafiła pod opiekę poradni żywieniowej, ponieważ w konsekwencji dalej nie mogła spożywać pokarmów drogą doustną, miała założony zgłębnik nosowo-żołądkowy. Rodzice się jednak nigdy nie poddawali. Tak jak ich poznałem na pierwszej wizycie, tak dzisiaj cały czas bardzo intensywnie Sarą się opiekują, bardzo intensywnie ją rehabilitują. W konsekwencji czego? Pomimo tych nie najlepszych rokowań, bym wręcz powiedział bardzo złych, ona zaczęła po ukończeniu pierwszego roku życia trzymać główkę, przewracać się na boki. W momencie, kiedy miała 18 lat, zaczęła siadać. W momencie, kiedy ukończyła 2 latka, zaczęła wstawać, a chwilę później zaczęła stawiać pierwsze kroki, a dziś jest dziewczynką, która samodzielnie chodzi. I przypominam, rokowania będzie osobą leżącą w stanie wegetatywnym. Oczywiście Sara cały czas zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi, między innymi tym, dlaczego jest w naszej poradni, czyli nie przyjmuje pokarmów drogą doustną. Również nie mówi i nie dosłyszy. I cały czas utrzymuje się u niej ta wiotkość, która się nasila przy każdej infekcji, ale też powoduje, że pomimo tego, że Sara jest dzieckiem, które powinno mieć założoną gastrostomię, czyli taką rurkę do żołądka przez powłoki brzuszne, żeby było jej też wygodniej, bo na tym zgłębniku nosowo-żołądkowym powiedzmy ten komfort jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku gastrostomii, ale ona była dyskwalifikowana z zabiegów, ze znieczuleń przede wszystkim przez anestezjologów, z tego powodu, że mogłoby dojść do dużego regresu w jej rozwoju, albo nawet mogłaby się nie wybudzić po tym znieczuleniu. Także tutaj zdecydowano, że jednak nie będzie tego ryzyka podejmowanego, bo ona uczyniła ogromny krok do przodu i postęp. Sara jest, tak jak wspomniałem, cały czas intensywnie rehabilitowana i rodzice Sary robią wszystko ze specjalistami, żeby dziewczynka w przyszłości mogła funkcjonować samodzielnie. I podkreślają na każdym kroku, jak ważne w tym całym procesie jest odpowiednie odżywienie Sary. Ta rehabilitacja w tym momencie jest skuteczniejsza, lepiej dziewczynka się rehabilituje. I co ważne, u niej wprowadzono żywienie odpowiednio wcześnie. U niej nigdy nie doszło do niedożywienia. Dziś waży 18 kg, ma 112 cm wzrostu jako 5-latka, także nie odstaje od swoich rówieśników w tym wieku. Historia Sary to jedna z wielu historii, z którymi mamy do czynienia w poradni żywieniowej. Są to przeróżne historie.
historię dzieci, które nie mogą odżywiać się w żaden sposób drogą doustną, ale również takich dzieci, które odżywiają się w stopniu nie takim, żeby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. I w konsekwencji, żeby prawidłowo wzrastać. Bo to jest też niezwykle ważne u dzieci, żeby ten rozwój wzrostowy też był zachowany. Dzięki Bogu, tak bym wręcz powiedział, w Polsce istnieje refundowana w 100% procedura żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Jest to procedura refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie rodzic nie ponosi żadnej odpłatności. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jakie są wymagania, żeby w tą procedurę wejść? Czyli założony ten sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Może to być sonda nosowo-żołądkowa bądź nosowo-jelitowa, gastrostomia, czyli ta rurka bezpośrednio przez powłoki brzuszne założona do żołądka, bądź jejunostomia, czyli też taka rurka założona, ale już troszeczkę niżej, czyli do jelita. Kolejnym elementem jest posiadanie skierowania i kwalifikacja dziecka do żywienia, kwalifikacja szpitalna, szczególnie tych małych dzieci. Każde dziecko objęte poradnią żywieniową musi przynajmniej 50% swojego dziennego zapotrzebowania energetycznego przyjmować w postaci diet przemysłowych. To jest taka dieta medyczna, która jest odpowiednio skonstruowana, tak bym to powiedział, pod względem ilości energii, białka i innych substancji odżywczych i może zaspokoić potrzeby energetyczne i białkowe pacjenta. I tutaj bym chciał jedną rzecz podkreślić, bo z tym się bardzo często spotykam. Rodzice myślą, że założenie tej gastrostomii jest to rozwiązanie do końca życia. No tak nie jest. Tutaj wszystko zależy tak naprawdę od choroby podstawowej, z jaką pacjent się zmaga. I może to być rozwiązanie czasowe, jeżeli choroba na to, że tak powiem, pozwala, lub w zależności, jeżeli choroba jest terminalna, może to być jednak założony dostęp do końca życia. Ale tego nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, bo różnie pacjenci się rehabilitują i my to doskonale widzimy. Sama procedura składa się z opieki lekarza, opieki pielęgniarki. Co bardzo istotne, jest to stały kontakt telefoniczny, czyli nasi pacjenci mają stały dostęp telefoniczny do mnie i do lekarza, którym się nim opiekują. Dodatkowo odbywamy wizyty domowe u pacjentów. Są to stałe wizyty kwartalne, na których na początku tak naprawdę szkolimy, edukujemy, jak tym zgłębnikiem żywieniowym się opiekować, jak podawać to żywienie, bo u pacjentów, których mamy już parę lat, to już ta edukacja gdzieś tam troszeczkę odchodzi w cień, bo mam wielu pacjentów, gdzie rodzice mogliby śmiało uczyć niejedną pielęgniarkę, niejednego lekarza, jak wymienić gastrostomię bądź założyć zgłębnik nosowo-żołądkowy. Dodatkowo poradnia żywieniowa dostarcza diety, dostarcza środki opatrunkowe oraz sprzęt niezbędny do podaży tego żywienia. Pielęgniarki również pobierają szeroki pakiet badań, który pozwala lekarzowi ocenić stan odżywienia pacjenta. Jeżeli Państwo byście chcieli więcej informacji uzyskać o tym, jak poradnie żywieniowe działają, czy na przykład rodzic chciałby się dopytać, czy to już ten moment, kiedy powinniśmy pomyśleć nad zgłębnikiem, czy jednak jeszcze nie, to zalecam odwiedzić stronę www.pełnaporcjaopieki.pl, gdzie jedna z naszych ekspertek, pani Iwona, którą osobiście znam, naprawdę potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z żywieniem nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych. I tutaj chciałem Państwu jeszcze taki króciutki filmik przedstawić. Osoby dziecka, które właśnie czasowo była włączane do żywienia do momentu zakończenia leczenia. I to jakbyśmy tak dosłownie 3 minutki. Wszystko, co do tej pory jadła, to nie smakowało jej. Jak tylko powąchała jedzenie, to od razu już nie chciała tego jeść. Lekarz, dietetyk i pielęgniarka współpracują z rodzicem, żeby taki problem zauważyć odpowiednio wcześnie i wdrożyć działania.
W grę wchodzi nie tylko utrzymanie masy ciała, ale również na przykład zapewnienie odpowiedniej ilości budulca mięśni i dostarczenie składników odżywczych, by dziecko miało siły bawić się i być aktywne również w trakcie intensywnego leczenia. Jeśli jest taka potrzeba, decydujemy się na wprowadzenie cienkiej rurki do nosa, która kończy się w żołądku. Przez taką rurkę, czyli tak zwany zgłębnik, możemy podawać jedzenie. Przypomina to normalny sposób jedzenia, co jest szczególnie ważne dla działania przewodu pokarmowego. Ten sposób żywienia pomaga pokonać ciężkie infekcje, pozwala na szybsze gojenie się ran i zwiększa szanse na wyleczenie choroby. Zgłębnik zazwyczaj jest potrzebny przez krótki czas. Jednak jeśli jest taka potrzeba, może być wymieniany i stosowany dłużej. Jest on cienki, elastyczny i bezpieczny. Stosuje się go na przykład już u wcześniaków. Decyzja o założeniu takiej rurki, czyli zgłębnika, podejmowana jest zawsze wraz z dzieckiem i rodzicem, a lekarz dokładnie tłumaczy, jak taka procedura wygląda. Mimo iż sam moment wprowadzenia zgłębnika nie jest przyjemny, dzieci po krótkim czasie oswajają się z nim i można rozpocząć podawanie specjalnego jedzenia. Oprócz przyjmowania jedzenia przez zgłębnik, dziecko może jeść normalne posiłki, tak jak dotychczas. Możliwe jest również podawanie przez zgłębnik niektórych leków, które są na przykład gorzkie w smaku i źle tolerowane przez dzieci. Ze zgłębnikiem dziecko może również przebywać w domu, gdzie przygotowany przez personel oddziału rodzic kontynuuje podawanie diety. Gdy wiadomo, że nie ma już ryzyka niedożywienia, zgłębnik zostaje usunięty. Powrót do zwykłych posiłków jest wtedy dużo łatwiejszy, gdyż przez cały czas jedzenie było podawane bezpośrednio do żołądka. Sonda tylko wygląda strasznie. Tak naprawdę jest ogromnym ułatwieniem zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Nie musimy biegać za nią z najmniejszym kęsem jedzenia, który najczęściej i tak nie był zjadany. Z mojej strony na tyle. Bardzo dziękuję za zaproszenie i tu jeszcze na zakończenie też chciałem pokazać zdjęcie, jakie otrzymałem od mojej pacjentki Sary na ostatnie święta wielkanocne w formie takiej analogowej. I powiem szczerze, że taki uśmiech dziecka, którym się opiekujemy, on daje najwięcej energii do dalszej pracy. Pielęgniarkę pediatryczną, więc wiem, co to jest. A chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że to jest ogromny postęp. Ja mam kuzyna, który w tej chwili jest dorosłym mężczyzną i myśmy z nim przeżyli to, o czym mówił ten pan tata, katorgę, ponieważ wtedy nie potrafiono też zdiagnozować, co jest przyczyną tego, że on nie chciał jeść, a on miał niewykształcone tutaj w gardle jakieś narządy i to powodowało, że on nie przyjmował pokarmu i to była katorga. Później to się, kiedy to zostało zdiagnozowane i wykształciły się te organy prawidłowo, no to wyrósł na silnego mężczyznę, ale widać, jaki jest ogromny postęp i jak możemy pomóc już dzieciom, bo w dorosłym osobom. Ja tylko chciałam zapytać, jaki jest styk współpracy między poradniami żywienia a opieką paliatywną? To znaczy my współpracujemy z sobą. Jak najbardziej te dwie procedury mogą iść w parze, jedna nie wyklucza drugiej i mamy naprawdę wielu pacjentów, którzy również są pod opieką hospicjum domowego. I my jesteśmy zarówno wsparciem dla pacjenta, jak i dla tego hospicjum. Pytam się o to, bo jestem rzecznikiem osób objętych opieką paliatywną, więc to... teraz taki zespół jest w ministerstwie i też ten temat dostępu właśnie do tego żywienia jest poruszany. Więc współpraca jest. Jest. I ona bardzo dobrze, przynajmniej tam na tym terenie, na którym ja pracuję, czyli w województwie śląskim, ona bardzo dobrze ta współpraca wygląda i ci pacjenci są zarówno pod względem przeciwbólowym, bo tutaj hospicjum naprawdę robi kawał dobrej roboty,
roboty, ale również tym żywieniowym, że te leki też skutecznie działają, bo nie oszukujmy się, w momencie, kiedy pacjent jest w niedożywieniu, to działanie leków jest zdecydowanie gorsze. Oczywiście to jest ogromne wsparcie. Poza tym to, co pan mówił, to nie jest normalne, to są diety przemysłowe, specjalnie przygotowane, gdzie są wszystkie składniki, które zapewniają też, że ten rozwój, raz, że dziecko walczy z chorobą, a z drugiej strony rozwój następuje. Więc bardzo nam miło, że pan do nas przyjechał z Dolnego Śląska, czy z Górnego? Z Górnego Śląska. I dziękujemy za bardzo ciekawą prezentację, bardzo poruszającą, żebym powiedziała, prezentację. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова